Takie obrazki to już historia. Radni opuścili salę Pałacu Ślubów przy ulicy Moniuszki. Wrócili do korzeni Rady Miejskiej w Radomiu, do ratusza na rynek. Do ratusza przeprowadziło się także Biuro Rady Miejskiej. Radni wracają po 60 latach do ratusza i wracają do swojej własnej sali obrad. Jest mi niezmiernie miło dzisiaj reprezentować wszystkich radnych i wspólnie z panem wiceprezydentem Jerzym Zawodnikiem uroczyście otworzyć nową salę. Dla Kingi Bogusz, radnej Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczącej Rady Miejskiej, była to chwila podwójnie wyjątkowa. Biało-czerwoną wstęgę przecięła w roku setnej rocznicy wyboru na prezesa Rady Miejskiej w Radomiu Marii Keles-Kraus. Kinga Bogusz jest trzecią kobietą w historii Rady Miejskiej Radomia, która sprawuje funkcję przewodniczącej Rady. Drugą była Krystyna Dzierżanowska. Radnym nowa sala obrad przypadła do gustu, choć zwracali uwagę na szczupłość miejsca. Jest inaczej na pewno, jest mniej miejsca, ale nie ukrywam, że już po 2 czy 3 godzinach przyzwyczaiłam się. Rzeczywiście nowa sala obrad robi wrażenie. Wszystko jest nowe, odświeżone. No siedzimy trochę bliżej siebie, ale to myślę, że też będzie jak najbardziej na plus. To jest budynek zabytkowy, więc pewne pomieszczenia, pewien rozkład pomieszczeń, szerokości korytarzy może nie są zbyt przyjazne jego użytkowaniu, ale myślę, że spokojnie w ciągu kilku najbliższych tygodni przyzwyczajimy się. Ważne, że on odzyskał swoją funkcję. To jest miejski ratusz. Za rewitalizację ratusza odpowiedzialna była firma Betonox Construction z Sopotu, ta sama, która rewitalizuje obecnie kamienicę Deskurów.